Raymond Chandler, wpadka na Noon Street. Serwus, Maxi. Serwus. Co tam słychać? Zjesz coś? Jajecznicę z dwóch jajek, kawę, grzanki, no. Bez ziemniaku. I to ma być żarcie dla chłopa? Popiło się. Chcesz glina? Jestem za kółkiem, Mopsy. I tam, o, masz szklaneczkę. O, zdaje się, że wskoczę za kółko innym razem. Chciałam zapłacić za kawę. Ile? 5 centów. Czy pani się czasem nie zgubiła? Biała dziewczyna w tej dzielnicy? O, przepraszam. Chyba panią przestraszyłem. Proszę się nie trudzić. Ja sam wszystko pozbieram. No. Już? Jeszcze raz bardzo panią przepraszam. Spójrz, Mopsy. Już jej nie ma. Prysnęła, jakby ją kto gonił. Nie pasuje mi ta lalunia do tej dzielnicy. O, masz tu jajecznicę. Sama, to jeszcze ma zapałki z Juggernaut. To lokal Wolca Elegancika. Sam wiesz, jak kończą panienki, które mu wpadną w ręce. Ja tam się nigdy nie bawiłem w gangstera i teraz też nie mam zamiaru. Ale tacy biali jak on wszystkim tu podpadli. W końcu ktoś mu zrobi kuku. Pewnie tak. A, przechowaj mi tę walizkę. Proszę się, muszę. Musiałem wyprowadzić się z hotelu. No. To cześć. Przejdę się trochę. Okej, Pet, okej. Co się z tym? Gdzie pani ucieka? Nie mogę tego zrobić. Boję się. Ale z czego? Pomóc pani? Czy chodzi o tę paczkę wyrzuconą z samochodu, tak? Pan jest tym mężczyzną z baru. Widziałam pana. A niechże mi pani odpowie, co tu jest grane? Szantaż? Co jest w tej paczce? Forsa? Przyniesie mi ją pan. Tak pana proszę. Byłabym panu taka wdzięczna. Przynieś skarbie dla siebie. A ja też mam wydatki. No ja. Co tu jest grane? Gadaj. On mnie zabije, jeśli mu jej nie przyniosę. Kto? Wolf Elegancik? O! Aż nagle to trafił. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się stąd. To ci przyniosę ten twój szmal. Nie waż się ruszyć małym palcem, kolego. Jesteś otoczony przez policję. Jestem Angus, porucznik policji. Pozwoli pan, że zaopiekuję się tą paczką. Pozwolę. Teraz niech pan będzie łaskaw złożyć ręce. Czy można? Proszę wejść. Tu są wygodne fotele. To pana przywieźli tutaj ci policjanci. Tak. Słyszałem, że to była pomyłka. Czym mogę służyć? To panna War. Właśnie ona miała odebrać pański szmal. Noon Street to mój grajdoł. Znam tam wszystkich cwaniaków i wiem, kto tam pasuje, a kto nie. Wczoraj wieczorem spotkałem tę dziewczynę w garkuchni na Noon Street. Była niespokojna i ciągle patrzyła na zegarek. Ona mi nie pasowała. Jak wyszła, poszedłem za nią. Tak, słucham. Szła Noon Street. Nie jest to właściwe miejsce dla białej dziewczyny. Spotkaliśmy się znowu w bramie, gdzie się schowała. Wtedy zza rogu wyjechał wielki Dezenberg i ktoś wyrzucił pańską forsę na chodnik. Bała się iść po nią, więc poprosiła mnie. No, no to poszedłem. Wygląda na uczciwą dziewczynę. Powiedział pan o niej policji? Chyba nie, bo inaczej by was tu nie było. Donieś glina? Ani mi się śni. Nam ta forsa z nieba spadła. Przyszliśmy po naszą dolę.
No, szantażyści zawsze mnie interesowali. Ile ma wynosić ta wasza dola i co macie do sprzedania? Milczenie. Tylko milczenie. Pistolet jest nabity. Gadaj, byle szybko. Ja milczenia nie lubię. Groźba oblania kwasem to czysty wymysł. Nikt panu nie groził. Cały ten szantaż był lipny, obliczony na reklamę. To wszystko. To wszystko lipa od początku do końca. Normalna reklama. A że to tylko domysł? Jasne. Ale chwileczkę. Popatrz pan. Jak łagodnie to szło od początku, jak ostro poszło, odkąd ja się pojawiłem na widoku. Dziewczyna pracuje dla Walsa w Juggernaut. Jest przegrana i zastraszona, więc Walsh wysyła ją na ten skok. Dlaczego? Bo gliny mają ją przyskrzynić. Wszystko jest obmyślane. Jeżeli sypnie Walsa, to ten roześmieje im się w nos i powie, że to się działo niemal pod jego bramą, że w grę wchodziły pewnie grosze i że on całkiem nieźle wychodzi na swoje w knajpie. Zwróci im też uwagę, że on, stary cwaniak, nie wysyłałby przecież na robotę takiej idiotki. To chyba jasne. Słucham uważnie. Gliny mu prawie uwierzą, a pan wspaniałomyślnie odstąpił od oskarżenia dziewczyny. Natomiast gdyby nie sypnęła Walsa, pan tak czy owak zrezygnowałby z oskarżenia i też miałby pan reklamę. A potrzebuje jej pan jak jasny gwint, bo pana akcje spadają. Zdawało się panu, że będzie to kosztować tylko tyle, ile wyniesie dola dla Walsa. I wszystko będzie grało. Ale teraz niech pan popatrzy, coś się porobiło. Odkąd ja się w to wpakowałem. Poszedłem do Juggernaut pogadać z dziewczyną. Walsh zaprosił nas do siebie, gdzie jeden z jego goryli omal mnie nie udusił. Kiedy odzyskałem przytomność, znajdowałem się w jakimś apartamencie w towarzystwie martwej kobiety. Zastrzelono ją. A w moim rewolwerze brakowało naboju. Leżał na podłodze obok mnie. Ja śmierdziałem zinem, a zza rogu wyskakiwał już radiowóz. A pannę Wall zamknięto w murzyńskim burdelu na Nun Street. I po co to wszystko? Ano Walls nagrał już śliczny szantaż i wycisnąłby z pana krew do ostatniej kropli. Dopóki miałby pan choćby dolara przy duszy, połowa byłaby jego. A pan by płacił, Widzeryn, i to z ochotą. Miałby pan rozgłos i ochronę, tyle że za jaką cenę. Bierz go, Walt. O, i pan tutaj. Bierz go, Walt. Ja się nie nadaję do takiej roboty. Durny śpejt. Dosyć już się zabawiłeś jak na jeden dzień. Powinieneś trzymać się stąd z daleka, ale domyśliłem się, że nie przepuścisz takiej okazji. Słuchaj, Widory, tutaj nic nie zwojuję. I wolałbym sam z nim nie wychodzić. Bierz płaszcz i kapelusz. A co z dziewczyną? W założeniach wszystko wyglądało jak należy. Hollywood widziało już bardziej skomplikowane i bezwzględne kombinacje. Ale nie sądziłem, że dojdzie do krzywdzenia innych, do morderstwa. Ja nie jestem aż takim łajdakiem, Walsh, ale nie nadaję się do tego. Schowaj lepiej broń i wyjdź. Karty rozdane, sami rozdawać, Widory. Zbieraj się. Nie, ja się wypisuję. Ostatni przebłysk nie najlepszej reputacji. W końcu to jest mój występ. Jak zwykle spartaczony, ale mój. Schowaj broń, Walsh, i zjeżdżaj. Zjeżdż kapelusz, Widory. Przepraszam. Kto gra pierwszy raz, ten wygrywa. Nie żyje? Kto gra pierwszy raz, ten wygrywa. Owszem, ale gdyby tak pan spudłował, on blefował.
Chciał tylko wciągnąć pana w to wszystko jeszcze bardziej, żeby w razie czego nie mógł pan sypnąć. Bo jeśli chodzi o tamto morderstwo, to jestem jego alibi. Przykro mi. Pan Nało ma rodzinę we Frisco. Może ją pan odesłać do domu z małym prezentem. To naturalne i oczywiste. Ona naprowadziła mnie na Wolca i stąd się znalazłem w tym wszystkim. Powiedziałem mu, że zaczyna pan kombinować, więc przyszedł tu, żeby pana uciszyć. Takie gangsterskie zagranie. Gliny będą się śmiały w kółak. A w końcu oni też mają z tego reklamę. O tym, że to była lipa, więcej ani słowa. Co? Zgoda? Bardzo, bardzo to przyzwoicie z pana strony. Ja nie zapomnę o tym. On zemdlał. No to co? No, daj mu ładnie buzi, to od razu się ocknie. A ty będziesz miała co wspominać do końca swoich dni.